Dzień dobry widzowie kanału Spooky Shiro w ten piękny wieczorny dzień. Witam was serdecznie w Dying Light 2 Stay Human. Kochani, dzisiaj znów sobie lecimy questy główne, ale myślę, że od następnego odcinka możemy sobie troszeczkę pobocznych porobić. Mamy sporo zaległości, jeżeli chodzi o dziennik. Naprawdę mamy masę tego. No zadań trochę mamy już ukończonych fakt faktem, aczkolwiek to jest nadal mało. To jest nadal mało. W ogóle to jest ranga gracza, a ja o tym nie wiedziałem. Czyli co, w tej chwili możemy tylko i wyłącznie czwartopoziomowe bronie mieć. I w ogóle, właśnie, bo ja wczoraj sobie posiedziałem troszeczkę jeszcze wieczorkiem i zauważyłem, że był event. Był event. Dobra, ulepszamy to, ulepszamy. Kurde, ale mamy mało kasy. Sprzedajmy cały złom. Złom sprzedany. Kasę już mamy, jeszcze trofeum zarażonego rzadkie i niepospolite. Tego nam brakuje. Niestety tutaj żadnych rzeczy pokupować nie możemy. Tu się mówi trudno. Tak, wrócę zanim zaleję pałę. Coś tu jest. Możemy kogoś określić. Fajnie. Ale wszystko było puste. Sin? Kogo to jest kanciapotek w ogóle? Moja? Nie, to nie jest moja kanciapa. Ej, tu jest sporo ludzi. Tu jest sporo ludzi, to są chyba twórcy. No mniejsza, mniejsza o większość, jak to się mówi. Tu jest sklepik. Mamy coś ciekawego. Prymitywny kij. Obuchowa. Nie interesuje mnie to. Ale moglibyśmy może sprzedać jakieś ubranka. To mnie nie interesuje całkowicie. To mnie też nie interesuje. Spodnie też sprzedamy. Ja nie wiem czemu, ale niektóre mamy niby, że używamy, a niektóre mamy, że nie używamy. Trochę to dziwnie wygląda. Jakaś dwójka nam chyba zalegała wcześniej, prawda? Mniejsza, nie widzę jej. Jak przyjdziesz się kiedyś napić, przypomnij sobie o mnie. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? Jesteśmy Huk wie gdzie. Chcę do miejsca odpoczynku podlecieć. Po pierwsze, dlatego, że mamy tam jakieś itemki. Mamy tam jakieś itemaski. Ponieważ widziałem, że było DLC na 14 lutego i ja tego nie zauważyłem. I ja dopiero teraz sobie to ogarnąłem. Dodatki. Ooo. No, no, no. Zawartość DLC, no dobra, spoko, fajnie, ale jest to słabe i to bardzo słabe. To jest bardzo słabe. I nie wiem czemu, ale nie możemy używać na przykład różnych zlawan i tak dalej. To jest dziwne. Niby bonus przedsprzedażowy, ale jednak nie jest taki bonus. Dobra, ta broń nie jest jakaś ambitna. W ogóle te bronie nie są ambitne. Dobra, nieważne, nie było tematu. Lecimy sobie... Udaj się do anteny wojskowej. Dobra, lecimy do anteny wojskowej. I od następnego odcinka myślę, że... Porobimy sobie trochę tych questów pobocznych. Polatamy, popatrzymy. Polatamy, popatrzymy. Wiem, że te odcinki mogą być troszeczkę nudniejsze, ale... Ale zawsze trzeba je zrobić, no nie? W szczególności, że mamy tu postać taką nieulepszoną. Dobra, lecimy na Szczecin. Pozdrawiam ludzi ze Szczecina. Pozdrawiam ludzi ze Szczecina. Wyżej, wyżej, wyżej. A jeden wyżej. Tu posterunki. W ogóle problem z tym Dying Lightem jest taki, że... Ja wam w teorii mogę zrobić live'a na przykład właśnie z tego Dying Lighta. Tylko chodzi o to, że jeżeli ja sobie zrobię zapas, no to niestety... Ale mogą być spoilery, a tego bym chciał uniknąć. Ja nie lubię spoilerów sam, więc też nie chcę... Mam spory kawałek na górę. Gierę celowo zamontował je tak wysoko, żeby bandziory ich nie przejęły. Ale dla kogoś takiego jak ty, to przecież pestka. No dzięki. Myślę, że za bardzo we mnie wierzysz. Tamtąd byłoby najlepiej skoczyć, prawda? Oj, no dobra. Wiecie, bo myślę, jak to zrobić. Czy jak tędy wyskoczę, bo tam nie ma nic chyba do odbijania się, no nie ma.
Może dalece. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tego sprintera to ja mam w nosie. Dobra, musimy tam wejść. Oczywiście Aiden ma... ma to gdzieś. Aiden ma to gdzieś. No i to może być ciężka przeprawa. Dobra, czyli tak. Hoppa! Hoppa, hoppa! Nie no, ta linka jest spoko, ale jednak jakbym miał taką kotwiczkę, to by było znacznie lepiej. Preferuję kotwiczkę. Preferuję kotwiczkę ewidentnie. Dobra, teraz w tą stronę. Pa. Udało się. Może się nawet uda za pierwszym razem. Ale by były jaja. Dobra, bamboleo i do przodu. Uuu, inhibitorki bym przegubił. Przegubił, zgubił, nie przegubił. Przegub to jest gdzie indziej. Ale tylko jeden, ale lipa. Dobra. Tylko tak, mamy jedną umiejętność parkouru. Mamy jedną umiejętność parkouru. Bezgłośny ruch, rozganiacz też jest spoko. Jak to wygląda? O kurde, dobra, to jest fajne. To jest fajne, to ja biorę to. No i co, idziemy w HP trochę. Niech będzie. Aiden się napcha tych inhibitorów i potem takie właśnie cyrki wychodzą. Oczywiście znów klamry nie umie odpinać. Pewnie lepiej za bok przeciągać, no, faktycznie. Kabelki to jest przyszłość, a nie, z postrzępionego wziąłem przypadkowo. No mniejsza, trudno. Tu wejść już nie możemy. I idziemy co, w tą stronę, prawda? W tą czy w tamtą? Chyba w tą. Opa. No to już takie proste nie było. Trzeba było się pokapować, o co chodzi. Uuu, niebieska. Pusta oczywiście, standard. Trochę złomu. Tu już nie ma żadnego przejścia, czyli musimy iść tak czy inaczej tędy. O, tam jest ul. Ul to my ogarniemy. Może te pszczoły takie delikatne się teraz porobiły, że ani nie ukąszą, ani nic. Nie żądlą. Tam coś jest jeszcze. Powiem, że mamy tu wejście na dół. No tu wejścia nie ma. Czyli musimy wejść przez budynek, ewidentnie. Panie budyneczku, dzień dobry panu. Będą zombie, czy nie będzie zombie? Dobra, znów klamra oczywiście z boku. A jakieś złomki. Tego nawet nie bierzemy. No i tak jak myślałem, trzeba przejść tędy. Opa. Opa. Skakuj, skakuj. Nie oszukuj. Tam już nic nie ma. Są tu jakieś zombie? Nie ma zombie. W ogóle interesuje mnie, jak te zombiaki potem wracają do tych ciemnych stref, serio. Na przykład do takich wieżowców. Albo one w ogóle nie wychodzą. Albo nie wiem. No ale muszą wychodzić, bo na przykład w dzień ich nie ma tam. Albo jest ich mało. Więc w jakiś sposób muszą przechodzić. Tyk. Znów przejście przez budynek. Znów klamra? Nie. O dziwo nie. Dobra, wiesz te budki, które są i tak kiczowate, strasznie. No sporfinka, kabelki, przyszłość, wiemy. Kto nie wie, z czego jest co u kabelki, to jest przyszłość, no to niestety. Polecam kapitana Bombę, z tego co pamiętam. Tak to było chyba w Kapitanie Bombie, nie w Egzorcyście.
jestem, udało się. Hop, hop i hop. Dobra, to co teraz w tą stronę? No chyba już blisko jesteśmy. O ile czegoś nie spieprzę diametralnie, to będzie git. Bo tak też może być, ja nie mówię, że nie. Ale naprawdę, da się to w jakimś już tam aspekcie to wyczuć. Nadal nie rozumiem, w jaki sposób się trzeba rozhuśtać czasami. No ale co na to poradzimy? Nic na to nie poradzimy. Tu są jakieś itemki. Dobra, kabelki, dużo kabelków. Zamek trudny. Zameczek trudny. O, jakaś katanka. Brudna katana. No dobra. Nie było zbyt wurf. Jedną taką katanę mamy. Z daleko jeszcze. Dobra, pykło. Razem z Aidenem to przeżywam. Wieża radiowa North Loop. Włącz antenę. Dobra, odblokowaliśmy kryjówkę jeszcze, świetnie. Źródła UV, miło, fajnie, przyjemnie. Nagranie. Dobra, nic tu więcej nie ma. O Jezu, tam musimy daleko wejść, naprawdę? No dobra. Tylko jak? O, dobra, już wiem jak. W ten sposób. Aiden, jak ty mnie wkurzasz czasem, to sobie nie wyobrażasz, naprawdę. No, już, już, już. Właśnie tam. To stoi? To tamto leci. To stoi. Dobra. Op. Drabinka, pyk. Żeby nas nie korciło. Dobra, weź sobie tą staminkę trochę. No. Bez jej. Aiden. Aiden, spokój. Raz, 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 raz. Jest kolejne, tu jest kolejne. Do góry, do góry, do góry, do góry. Uff. Teraz musimy przejść tam. Pykło. Kolejna drabina. I kolejna wspinaczka na górę. No, czemu ty nie wlazłeś do końca? No, Aiden! Jezu, ale ty jesteś upośledzony, chłopie. Aż tak. Dobra. Wlazł dziadyga jedna, no. Jeszcze wyżej. Jeszcze musisz. Urwiesz mi od internetu kabel. Chyba tu nie wejdę. Nie ma szans, najmniejszych. Nie ma takiej opcji. A, bo to trzeba było tutaj. Wesp sobie to... Aiden, proszę nie. Stycznik wyzetował, dobra. Wieża radiowa North Loop odblokowana. Tylko teraz jak stąd zejść? To jest pytanie za milion punktów. Może tak? Dobra, tylko teraz drugie pytanie, jak tam naprawdę zejść? Ops.
Ale jestem mądry. Widzieliście to? Ej. Kurwa, naprawdę? No bez jaj, nie. 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 Czemu mnie ta gra tak wydymała? Bez wazeliny, totalnie. Nie mówcie, że ja znów muszę tam włazić. Jezu. Nie lubię tego. Właśnie tam ustaw tą cholerną częstotliwość. Frank? Uruchomiłem antenę. Dobra, posłuchajmy, o czym gadają te gnoje. Wiecie, chłopaków, i idźcie tam. Wspólnie musimy się z nim spotkać. Ruszają, Aiden. Mówią, że chcą spotkać się z Waltzem. Idą na wschód. Kolejna antena jest na dachu apartamentowca. Przy skrzyżowaniu Sound Pole Boulevard i Pitt Street, zaraz przy wejściu do głównego kanału. Uruchom ją, a niczym nas nie zaskoczą. Jasne. Oj, kolejna antena. Serio, kolejna antena. Daleko. Przecież ja mam kurde paralotnie, ale jestem głupi. I czemu mi stamina nie spada? Ja byłem pewny, że mi spadnie. Ej, nie spada mi stamina. Teraz zaczęła dopiero spadać. Dopiero w tej chwili. No nie, to żeby mi to przeszkadzało, ale to chcę sobie doleciał już tam na maksa. Tak dupa. Hop. Aiden, ty buraku cukrowy. O, trzymaj się tak. Nie ruszaj się. O Jezu. Zaczęłam słuchać Radia Wolnych Obywateli z samego rana. Każdy dzień wydaje się przyjemniejszy. Każdy dzień jest przyjemniejszy. Miło. Milusia. Co tam jest? No, naprawdę nie możesz tam stanąć, jak człowiek. Oj, Aiden. Oj, Aiden. Dobra, wracę tu. No, to jest quest poboczny. Oczywiście, że go weźmiemy. Kim ty jesteś? Kto? Ja? No, mógłbym cię namalować. Ale nie. Nie mogę się rozpraszać. Muszę dokończyć moje największe dzieło. Największe dzieło? Czyli co? Wielki fresk. Moje magnum opus. Ogromny obraz. Na jaki ten świat nie jest jeszcze gotów. Ale nie mogę go dokończyć. Brakuje mi odpowiedniej czerwieni. Czerwieni? Tak. Najczerwieńszej. Bardzo jej potrzebuję, a ci handlarze mają tylko jakiś blady odcień. Bez najczerwieńszej czerwieni nie dokończę dzieła. Nie będzie miało tej ekspresji, której tak potrzebuję. Jasne, mógłbym ją zdobyć, ale nie. To naprawdę szalony pomysł. Na samą myśl mam ciarki. Słucham. O, ojej. Na pewno? No dobrze. Przyznaję, potajemnie eksperymentowałem. Potrzebuję krwi zarażonego. Ale nie byle jakiego. Tylko krew z buja pozwala uzyskać najprawdziwszą
najgłębszą czerwień, jakiej mi trzeba. Obserwuję jednego z buja, na dodatek zostawiam mu czerwone wino do picia. Dzięki niemu jego krew powinna mieć jeszcze bardziej intensywny odcień. Po wypiciu wina robi się on agresywny. Myślisz, że poradzisz sobie i przyniesiesz mi krew tego stworzenia? Jasne, lubię wyzwania. A więc idź. Wróć, jak zdobędziesz jego krew. No jest. Chłopie. Ty masz po prostu dziury w dachu. Techland i jego przykładność detali. Deszcz w domu. No jest. Po prostu nie mogę. To jest tak czasami głupie, że śmieszne. Dobra, kryjówka nocnego biegacza. My to mamy odkryte. Aiden, ty kurwa idioto. Nie, no widzieliście, to jest po prostu śmieszne. To jest kurde śmieszne. Nie, to nie był zbój, to był Shiro. Po prostu czasem głupota tej gry mnie tak przeraża. To jest głupota. To nie jest moja wina. To jest głupota gry. Niedopracowanie. Niedopracowanie. Pyk. Au. No, dawajcie. Pyk. 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 I prądem go. Można powiedzieć, że razem się walnęliśmy, spokojnie. Ej, on powinien dostać. Pyk. Patrz, tu mnie nie widzisz. Ale ja cię widzę. Hup. Coś tu nie wyszło ewidentnie. Witam zbójów. Zbójów, to nie byli zbóje. Bo nie mieli po kolana, wiecie czego. Maska snajperska. Bateryjka i klucz do tempu GR. No dawaj, dawaj. Cały czas czuję, że mi jakieś wiadomości przychodzą. Alerty RCB. Zrzut wojskowy. Fajnie. No strzałki to ty weź sobie, weź, weź, weź. Premia nocna zakończona. Byłoby więcej, było ponad 160 punktów, ale niestety. Włączaj to. Barachło. Frank, odpaliłem drugą antenę. Byli tu renegaci, na dachu. A propos renegatów, słyszę kolejną rozmowę. Sigariston, Boulevard, w starych biurach. Szłoń przekaże nam tam rozkazy. Jakieś wieści na temat Jędrzyma? Nie, ale Walt znalazł kogoś, kto pomoże z dostępem do bazy danych. Jak dowiecie się czegoś nowego o tym zjebanym pielgrzymie, dajcie znać. Szukajcie dalej, bez odbioru. Frank, muszę się do nich dostać. Słyszałeś ich, Hayden? Walt cię szuka. Zna sposób na dobranie się do bazy danych. Znalazł kogoś. Jest dla ciebie zbyt silny. Wpadniesz prosto w jego łapska. Jeśli to jedyny sposób, by poznać prawdę, to trudno. Aleś ty uparty, chłopcze. Uparty jak lawan. Będę w kontakcie. No dobra. Ale mamy dzień. Mamy dzień, a ja nie chcę dnia. Dzień jest dla słabe uszy. Ja tak uważam. Dobra, udaj się do starych biur na bulwar. Ale tam jest safe zone. Myślę, że ja tam do niego sobie podlecę. Podlecę sobie, ponieważ chcę nockę. Pyk. Aiden, ty z lądowaniem to masz ewidentny problem. Z lądowaniem, chłopie, to ty masz ewidentny problem. Pi. Co? A, trzeba najpierw to włączyć, dobra. Kryjówka nocnego biegacza odpalona. Można slipkać. Czemu się rzucasz?
no już. Śpiórkać, śpiórkać. Śpiórkolot czeka. W ogóle ciekawe, ile mamy procent gry w tej chwili. Ciekawe, ile mamy procent gry. Więc tak, zaplanujmy sobie podróż. Dobra, już zaplanowałem, tak szczerze to nie. Lecę na żywioł, oczywiście jak zwykle. Ups. Dobra, przejdźmy tędy, daleko to jest? 12 metrów, no z blisko to nie jest. Blisko to nie jest. Tam jest quest jeszcze, którego możemy zrobić tylko w nocy. No, Z, działaj. No i patrzcie, klikam Z, żeby... A to kupy, o Boże. Tak, czepiam się. Konwój wojskowy. Powiedzcie mi, że się czepiam. A ja powiem, że macie rację. Nie, no tak szczerze powiedziawszy, to po prostu te bugi tutaj, no są irytujące. Jak mi ktoś powie, że bugów nie ma, to go kopnę w dupę, bo to nie jest prawda. Bugi są i to jest sporo nawet. Moim zdaniem ta gra nie jest warta tyle kasy, ile chcą twórcy. Ja rozumiem, że to było dużo ich czasu, dużo poświęcenia i tak dalej, aczkolwiek, no takie recenzje, jakie dostała ta gra, moim zdaniem są nieadekwatne. No coś muszę o tym wiedzieć, no bo jedynkę przelazłem kilkanaście razy. Tym razem na odcinkach. Jedynka mi stanowczo lepiej podpasowała. Nie wiem, czym to się ima, ale no jest lepsza. Jak dla mnie, osobiście. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Każdy może mieć swoje zdanie, no ale moje zdanie jest właśnie takie. Nie wiem, co tu się stało i co tu się wydarzyło. Pan? Ej. No, ty już chyba umierasz, prawda? Gdzieś jeszcze ktoś? Moim zdaniem twórcy zastosowali tutaj bardzo głupie zagrywki, typu właśnie na przykład te boomery, które wybuchają, jest ich dużo, dużo, dużo. W pewnym aspekcie gry, ale na innych aspektach go w ogóle nie poznamy. Dlatego to mi się na przykład nie podoba i twierdzę, że twórcy z tym akurat spieprzyli. Ale niektóre aspekty mi się podobają. Na początku byłem naprawdę bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o tu paralotnię. Teraz mi się zaczyna podobać to paralotnia. Więc mówię, no niektóre aspekty są do dupy, niektóre są fajne, no nie mogę powiedzieć, że nie. No i oczywiście, jak zwykle. Standardowo pościg się rozpoczął. Ale coś cicho się zrobiło. O kurde. Dobra, jesteśmy na szczęście już przy queście. Podziwiam podejście. Podziwiam. Notatka. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcineczku. Widzę, że tam jest grubo i chyba tam już jest nawet Renegat i chyba Waltz, z tego co widzę. Dobra, kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, jaki harmonogram macie w opisie filmu.
A po tym queście z Waltzem myślę, że przejdziemy na poboczne, żeby troszkę rozciągnąć naszą serię. Tak więc trzymajcie się, grał do was Shiro. Hej, hej!